Na ten moment w roku czekają wszyscy zapaleni fani biegania. Jerzy Górski właśnie ogłosił program jego sztandarowych imprez, w których chętnie biorą udział mieszkańcy regionu. Tym razem wydarzenia te mają pomóc biegaczom w realizacji marzeń. Ludzie, którzy są aktywni, trochę biegają, najczęściej marzą o tym, żeby kiedyś tam wystartować w maratonie, ale maraton to jest 42 km, 195 metrów, to jest dosyć duży dystans. Nie wszyscy potrafią od razu w głowie sobie powiedzieć, tak, teraz wystartuję w maratonie, ale jeśli by się zbierało, tak jak chcemy zaproponować, na różnych dystansach złożyć te 42 km, 195 metrów, to jest łatwiejsze. Dlatego organizatorzy trzech biegów wpadli na pomysł, aby uczestnicy każdego z nich zbierali kilometry. W efekcie po zaliczeniu wszystkich długich dystansów będzie mowa o przebiegnięciu maratońskiej trasy. Pierwsza impreza, walentynkowy cross straceńców, który będzie polegał na tym, że startujemy na trzech dystansach. Wszyscy razem ruszają. Będzie 5 km, 10 i 15. Okrążenie ma 5 km. Ci, którzy się zgłoszą do maratonu, to muszą przebiec te 15 km. To jest pierwszy etap do maratonu. Walentynkowe bieganie zaplanowano na 11 lutego. Później w planie 18 marca bieg Zakręcona Marzanna oraz najbardziej znany cross straceńców, który tym razem odbędzie się 22 kwietnia. Wszystko, co robimy, to przyświecają nam dwie rzeczy, z którymi idziemy do mieszkańców, że istotą naszego życia jest ruch i odżywianie, i to mówimy jako startuj po zdrowie, a także mamo, tato, chcą być zdrowe. Zapisy na walentynkowy cross straceńców potrwają do 4 lutego i odbywają się tylko za pośrednictwem oficjalnej strony maratonnatura.pl.